4 listopada w Narodowym Banku Polskim odbyły się warsztaty skierowane głównie do praktyków prognozowania, które poprzedzają konferencję, która odbędzie się w kolejnych 2 dniach. O ile konferencja skierowana jest do szerokiego grona osób, które albo są odpowiedzialne za politykę monetarną, albo tą politykę monetarną wspierają, warsztaty są przeznaczone głównie dla osób, które tą politykę właśnie wspierają, czyli osób, które modelują, przewidują przyszłość na podstawie tych modeli, oceniają ryzyka, jakie otaczają prognozy, które są formułowane. Na warsztatach w zasadzie przedstawione były 3 główne bloki. W pierwszym, pierwszej części warsztatów skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach dotyczących jak najlepszego odzwierciedlania mechanizmów funkcjonowania gospodarki w sposób sztuczny, który może potem być pomocny w możliwie dobrym prognozowaniu przyszłości. Druga część odpowiadała przeglądowi tych samych metod, ale w bardziej szerszym kontekście porównaniach międzynarodowych, jakie modele sprawdzają się w jakich krajach, w jakich warunkach, czy istnieją uniwersalne metody, które pomagają we wszystkich warunkach oprzeć decydentom polityki monetarnej swoje decyzje na oczekiwania dotyczące przyszłości. I ostatnia sesja, być może najciekawsza, biorąc pod uwagę to, czego nauczył nas kryzys finansowy i następujące potem spowolnienie gospodarcze, to ocena ryzyk tych prognoz, które są formułowane w banku centralnym. Coś, co bankierzy nazywają fanchartami, jest formułowane w dosyć skomplikowany sposób, i tutaj wymienialiśmy opinię, jak robić to w taki sposób, żeby modelarze mogli ostrzec decydentów polityki monetarnej o tym, że ich prognozy nie zawsze mogą być trafne, i o tym, jak z drugiej strony decydenci polityki monetarnej, czy Rada Polityki Pieniężnej w naszym przypadku, może wytłumaczyć odbiorcom swoich decyzji, że ich decyzje też mogą nie być trafne, nie zawsze mogą być trafne, ze względu na ogólnie panującą niepewność.